Siemanko, witam w dalszej części gry, a więc tym razem musimy jechać, opancerzyć nasz wóz do mechanika. Gdziekolwiek on jest, jak widać, albo nie widać jeszcze. Najpierw musimy wsiąść do auta i zobaczymy, gdzie on jest. 473 metry od nas. Dobra. Skręcaj, skręcaj, skręcaj. Łoj, ten wóz jest taki skrętny jak cholera. Czuję się, jakbym jechał śmieciarką normalnie po trupach. Dobra, trochę trzeba ich poprzejeżdżać, aby zyskać tych punktów. Dobra, jebut. 1-0 dla nas. 2-0. I szukamy kolejnych. Kurde, z każdych stron ich słychać. Tutaj nikogo. Ech, ale pięknie oberwał normalnie. Tutaj dwojga, chyba małżeństwo normalnie. I jebut. I takim oto sposobem przypierdzieliłem w autobus. Mam nadzieję, że już jesteśmy blisko tego mechanika i nie będzie tam żadnych przykrych niespodzianek. O kurde, trochę zgubiłem dróżkę. Ale to nic się nie stało, spokojnie. Gdzie to jest? Tutaj prosto. No skręcaj, skręcaj. Ciekawe, czy tego potężnego tak łatwo by się przejechało, tego co tak krzyczył. I z góreczki, z górki na pazurki. Oj, i bum. No i przez tego pieprzonego trupa walnąłem w auto. No ale już mamy bliziutko, 100 metrów. Sorry. Ale mnie tak kaszel wziął. I jesteśmy oto tym sposobem u mechanika, tylko co? Wyeliminuj wszystkich zakażonych. Ja ich poprzejeżdżam. Zawsze coś. O, ale chciał mnie piznąć łapą. Ale oni żyją, ej, to jest nie fair. Pyk. Co się rzucasz na mnie? Oni mają dużo żyć strasznie, tak muszę ich przejeżdżać po części. I jebut. Dobra, chyba wszyscy. Opuszczamy pojazd. I co? A czemu tam? No i ściąłem się gdzieś. Czemu tam jest ta misja? Muszę wyeliminować jeszcze dwóch. Ło! Albo wątpię, żeby to dwóch było. Mój łom właśnie... Ych, się rozwala. Do środka, szybko. I mamy filmik chyba, najprawdopodobniej. Albo i nie. Nowy poziom, o, mamy rozwinięcie, pyk. Ekwipunek, nie, umiejętności. Co my tu mamy? Teraz tym razem zdał, a co to jest? Zwiększa czas nokautu, szarżowania wrogów, zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Najpierw to. I teraz co? Idziemy pogadać z mechanikiem naszym. Oni nic na to nie poradzą, zwariowali od tych chorób, okazałem im trochę współczucia, a oni mnie pogryźli. Lol, super. Fortece na kółkach, czołg samoróbka, mogę założyć na niego pancerz i parę innych gadżetów. Mam spróbować? Pewnie. Trzymaj ty gnoj na dystans. No to już widzę, jak potrzymam ty gnoj na dystans, to ja się napiję najpierw. Tu mam warsztacik, więc zdałoby się... Gdzie on jest? Zdałoby się podreperować naszą broń. Czy miał łom, tak? Napraw. 108, no spoko. Dobra. Łomik naprawiony. I musimy teraz ich zatrzymać. Oj, zamknęli przede mną drzwi. Już widzę, że ja ich powstrzymam. Ochraniaj warsztat w czasie, gdy mechanik będzie pracował. Dobra, ja sobie wezmę już coś tutaj do walki. Wow. Już słyszę zombie. To czemu ja jeszcze mam iść gdzieś? Ej, to jest nie fair. O, biegnie. Łapaj. Coś tam dostała. Już ja nie mam z nimi szans. Ale dobrze, że mogę się odradzać parę razy, więc to mi... Więc to nie jest przeszkodą. Jak widać, jest ten łom trochę męczący.
Ajajajajajajajaj. Kurzają mnie ci biegnąć. Oni są tacy straszni. A ten łom jest... Ała, w cholerę. W cholerę ciężki chyba, bo strasznie się męczy mój ziomek. No masz w łeb. Dobra, jakoś tam żyje. Idziemy dalej. Tu gdzieś jest zombie. Gdzie ono? Ten? Czemu on nie staje? Ty suko! Zdychaj mi tu, ale już. Dobra, mój łom jeszcze jakoś się trzyma gorzej z moimi życiami. Tu powinno być jakieś pićku dla mnie. Łoj, biegnie, biegnie, biegnie. Zobaczymy, czy w niego trafię, patrzcie. Jebut! Dostał pięknie w oczko. Ale go skręciło. Jeszcze ktoś? O fuck, następny biegnący, których nienawidzę. Jebut! Dostał pięknie. O, ale pięknie wyłapała, spowolniłem tempie i łeb urwało. Jebut! Aj, tego już nie trafiłem. Ale złamanie miał piękne. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź tu na siano. Ale noga mu odpadła. Ładnie, da się kopnąć? Niestety się nie da. Kurde, długo on buduje to autko. Raczej normalnie to krótko, wiadomo. Ale ładnie dwóch wyłapało. Ale... ale w grze to dość długo. Nie chce mi się tyle czekać, no... I już biegnie do mnie kobieta. Łap! Kobieta mnie bije! Dobra, chociaż zyskam trochę punktów. Tu gdzieś się jeden zwiesił chyba. Z tego co widzę. Bo coś nie biegnie, o. Ajajajajaj. Mało żyć mam. O, ale ładnie. Da się tu pożywić jakoś? Różne, co tu jest, gwoździe, mięso. Da się to jeść? Wyrzuć wstecz, załóż, pokaż mięso. Nie wiem, do czego to jest. Dobra, walę to. Ła, suczko. Mało żyć mam i co ja zrobię, biedny? I wyłapał. Już, no skończysz. Dobra, jest, chyba jest. Skończ waść, wstydu oszczędź. On no żeś ładnie odpicował, stary, jak trololo. Dawaj pićku. I gadam z naszym ziomkiem. To będzie musiało wystarczyć, dzięki. I mamy filmika. Opancerzony wóz. I możemy jechać w siną dol, w siną dol. Ale ładnie wygląda. Tylko te kółka takie trochę miękkie. Moja córka. A, ugryźli go. Oj, biedactwo. No co ja jestem jej matką, ojcem? Dawaj te kluczyki. Idziesz, bo cię zeżrę. Fajnie, potem go z chęcią przejechał, tego mechanika. Ale zobaczymy, co to będzie, czy będziemy go widzieć w ogóle. Ale masz fajny zegarek, suczko, zielony. W ogóle fajny strój, to ciało. Ona wygląda jak córka tej kobiety. Taka czarna. Nie trać nadziei. Nadzieja matką głupich. I love you. Yeah, masz czerwone oczy. I co teraz? Mam już autko mamy. Trzeba gdzieś dojechać, czy nie? Nowy poziom. Dostępne rozwinięcie. Dobra, coś sobie kupimy. Jak zwykle to. Pyk. I co? Wsiadamy? Dobra, teraz jest... Jedź po zapasy, ale mniej się na baczności. Dobra.
Po zapasy? Ale jakie zapasy? Dobra, pogadam z nią. Mama zawsze chciała tu wrócić, ale nie doczekała tego. Ja zresztą też, więc jeśli mamy komuś pomóc, to zabiera się do dzieła. Spoko. Więc idziemy. Powinni najpierw zajrzeć do kościoła. Celeni pewnie się tam schronili. Ja bym to zrobiła. A ty jesteś idiotką. Dobra, zobaczymy główne zadania. A więc zadania. W drodze. Poszukaj żywności, leków i broni poza ośrodkiem. Dobra, ja sobie teraz zapiszę i oczywiście za chwilę będziemy szukać tej żywności itp. itd. Tak więc do zobaczenia. Cześć.